Siemka, Tomiemka, witam was w kolejnym odcinku Strowa. Dzisiaj czas otworzyć parę skrzyneczek z tego nowego eventu. Znaczy nowego, który powtarza się co roku, prawda? Ale można powiedzieć, że nowy. Bo w miarę świeży, prawda? 141 skrzyneczek do otwarcia mam. Mam jeszcze 4 te... No te inne. Ile tu jest? Też się skarma 70? O, to mnie zasmuciło. No dobra, no to otwórzmy te i te. 140 skrzyneczek. Główną rzeczą, na którą poluję z tych skrzyneczek, to jest tak naprawdę złote jajko tych kompanionów, prawda? Bo jeszcze mi dwóch brakuje. A to jakieś mi syfy lecą bez sensu, bo przecież ja już tego smoka mam. No i z karmy poleciał mi smok. Ble. No nie spodziewam się tutaj jakichś cudów. Jeszcze jedna karma przed nami i chciałbym jednak, żeby było złote jajko. Chociaż jedno, bo troszkę farmiłem te skrzyneczki. I dupa blada. 56 fragmentów. Boż. No nic, no będę farmił dalej. Może się uda. Ale bida, nie? No oczywiście tutaj jak nie macie, no to jest jednak trochę tego. Jest jednak trochę tego mastery, jeśli nie macie tych styli. Tutaj aż 27 wypadło. A zawsze to troszkę mastery, prawda? No nic. Aż smutno, że nie wypadło. No trudno. I sobie przetworzymy. No myślę, że jak ktoś nie ma tego smoka, to łatwo farmiąc te skrzynki może sobie go zdobyć. Co tutaj nam jeszcze zostało? Te drugie skrzynki, prawda? O! Wcale nie taka karma. No zobaczcie, ile podskoczyło. No. Czyli tak naprawdę jakieś jeszcze 6 skrzyneczek i będzie karma. To nie, jakieś oszustwo tutaj jest z tym. No dobra, no to mi się to podobało. W takim razie jeszcze mamy 10 takich skrzyneczek. Pik, 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 pik. A tutaj już wiecie. Tutaj jest na przykład gemdas, tylko może na przykład 10 tysięcy gemdasu jakiegoś koloru wypaść, to jest wtedy spoko. No, aha, nie, no 10 tysięcy kosmik gemdasu wypadło. Bardzo mi potrzebny ten kosmik. A żeby z takiego, to już nie. No nic. No, będzie na odcinek. Troszkę sobie tam pootwieram. No dzisiaj taki króciutki. Chciałem wam pokazać mniej więcej, co tam leci z tych skrzyneczek. Czyli jak leci. Głównie to fragmenty jednak tego smoka, prawda? Więc nic szczególnego. Generalnie to myślę, że warto jednak pofarmić troszkę te skrzynki. Bo, a może jednak te złote jajko wypadnie i będziemy mieli tego rare kompaniona, prawda? Z Geoda. No, mi naprawdę na nich zależy, bo już tylko dwa mi brakuje, a nie chcę się tego Geoda farmić godzinami, żeby te jajka łapać, więc myślę, że to jest dobry sposób. Nie udało się tym razem, uda się następnym, mam nadzieję. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku.